Wierzę w Kościół Chrystusowy, którego założyciela spotykamy już przy zwiastowaniu anielskim i który za sprawą Ducha Świętego stał się rzeczywistością cielesną, fizyczną. On wszedł w nasze życie przez Maryję, której uroczystość zwiastowania wczoraj obchodziliśmy. Maryja, zgadzając się na propozycję Boga, przyjęła na siebie odpowiedzialność nie tylko bycia matką Syna Bożego, ale również całego Kościoła. Wszystko dokonało się w czasie, który możemy podzielić od momentu zwiastowania do Kany Galilejskiej i od Kany Galilejskiej do Kalwarii. W tych to dwóch okresach, jak opisuje arcybiskup Szyn, Maryja była najpierw matką Jezusa, co można powiedzieć, że było życiem spokojnym, ukrytym, takim zwyczajnym. A od wydarzenia w Kanie Galilejskiej zaczęło się przeradzać w zupełnie inny rodzaj macierzyństwa, gdyż zaczynała się stawać matką tych wszystkich, których Jezus odkupił swoją śmiercią na krzyżu. Może nawet bardziej ta relacja ich zaczęła się oddzielać, bo Jezus nie był już tylko jej synem, jej jedynym dzieckiem, gdyż zaczynał dawać się ludziom, a ona, oddając swoje dziecko, stawała się jednocześnie matką wielu dzieci. Była scena w Ewangelii, kiedy do nauczającego Jezusa przyszła Maryja i krewni, a on zadał pytanie: któż jest moją matką? Za chwilę dał odpowiedź, że każdy, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem i siostrą i matką. I tak właśnie wyglądało życie Maryi, w pełni oddane Bogu, posłuszne Jego woli, Jego planom, pełne zaufania i wiary. Było to życie ciche i pokorne, a zarazem pełne nadziei. Lecz Jego kres właśnie nastąpił na Kalwarii, kiedy Jezus w ostatnich słowach wszystko odmienił. Patrząc z góry na dwie umiłowane osoby, wygłosił swój testament z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok swojego ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Ten zwrot niewiasto pojawił się dwa razy, kiedy Jezus właśnie zwracał się tak do Maryi, jakby podkreślając jej wszystkie cechy wybrania i tej szczególnej więzi. Pierwszym była wspomniana już Kana Galilejska, gdy po krótkiej, rzecz można, modlitwie właśnie zaniesionej przez Maryję, Jezus zapobiega problemowi nowożeńców. Owo niewiasto można zrozumieć, jakby użył wszelkich możliwych tytułów i godności, by wyrazić jej wielkość i znaczenie. Zupełnie jakby powiedział: moja droga matko, czyż uświadamiasz sobie, o co prosisz? Bowiem ta prośba o cud przyspieszała drogę do krzyża. Objawienie tam na weselu Jego boskiego pochodzenia rozpoczęło proces zbawiania ludzkości. Zegar zaczął odliczać czas do tej właściwej godziny, kiedy nic już nie będzie takie samo, kiedy wszystko się dokona, kiedy znów wróci do Ojca, powierzając się w Jego ręce. Wtedy Jezus nie pytał, nawet nie pozostawił Maryi wyboru, czy chce prosić o wypełnienie prośby, by na stołach pojawiło się wino, czy też nie, ale pytał ją, czy chce posłać Go na śmierć. Arcybiskup Szyn pisze: dał jej jasno do zrozumienia, że świat nie będzie tolerować Jego boskości, że jeśli zamieni wodę w wino, pewnego dnia wino zostanie zamienione w krew. I po 3 latach od tamtego zdarzenia my dzisiaj stajemy pod krzyżem. Jezus spogląda z góry na swoją ukochaną matkę. Patrzył na nią jak na tę, która posłała Go na krzyż, ale nie z wyrzutem, że tak się właśnie stało, lecz z miłością i utęsknieniem, jak na współpracowniczkę w odkupieniu. Zadziwiające może być, dlaczego Jezus nie powiedział do Maryi:
oto Jan, zaopiekuj się nim. Janie, oto matka, weź ją w opiekę. Nie użył ani słowa matko, czy też nie użył imienia ucznia, ale zupełnie jakby anonimowo, bezosobowo dokonał przydziału ról. Jednak tej całej anonimowości jest ukryty cel. Jan dotychczas był synem Zebedeusza, ale dziś staje się przedstawicielem wszystkich ludzi. A Maryja staje się ich matką, to znaczy naszą matką. Kiedy prześledzimy jej życie od momentu zwiastowania, natkniemy się na takich wiele momentów, kiedy nic nie wydawało się zwyczajne i proste, a wręcz niektóre wydarzenia były zaskakujące. Samo pojawienie się anioła zwiastującego Boży plan działania dla zwykłej dziewczyny z sąsiedztwa. Fakt wybrania jej jest jakimś przekornym działaniem, bo co znaczyła wtedy kobieta? Było to jakby ujmą dla mężczyzn, którzy rościli sobie prawo do głosu, do działania. To oni byli tymi mężami bożymi, wojownikami, którzy z Bogiem w sercu i na ustach próbują coś robić. Jednak wybranie Maryi musiało być wypełnieniem obietnicy z raju, że oto potomstwo szatana zostanie zmiażdżone przez potomstwo Adama, że Maryja będzie nową Ewą, a Chrystus nowym Adamem, których my dzisiaj mamy odkupienie. Kolejny fakt mówiący o godzinie krzyża to ofiarowanie w świątyni, gdy Symeon ogłasza, że serce Maryi przeszyje miecz boleści. W chwili radości z narodzin dziecka, które powierza się Bogu, ona słyszy słowa pełne smutku. I moment, kiedy też Jezus się zagubił podczas pielgrzymki do Jerozolimy, a ona wraz z Józefem pełna obaw i lęku poszukiwała go, słyszy: czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Nie rozumiała. Nie rozumiała tych słów. Nie rozumiała, ale zachowywała je w swoim sercu, by je z czasem pojąć. Przyjmowała to wszystko z taką pewnością, jakiej nam brakuje. Była przekonana, że Bóg, kiedy podejmuje się działania, to od początku do końca nad wszystkim czuwa. To jej przekonanie nie zawiodło. Wszystko spełniło się tak, jak miało się spełnić. A ona w tym wszystkim nie straciła wiary. Życie Maryi jest więc dla nas przykładem pielgrzymowania z wiarą przez życie. Ona trwała przy Bogu aż po krzyż. Umiała się zgodzić, że Bóg jest większy od jej niepewności i duchowych rozterek. Czy rozumiała Golgotę i to wszystko, co się tam działo? Czy rozumiała ludzi, którzy tak złowrogo obchodzili się z jej synem? Być może ta chwila była jej wejściem w ciemność wiary. Nie tak zapewne sobie jako matka wyobrażała przyszłość swojego syna. Bóg nie oszczędził jej bolesnych doświadczeń. Ona zgodziła się na takie ogołocenie i ponownie swoją postawą wyraziła to, co powiedziała w momencie zwiastowania. Niech mi się stanie według słowa Twego. Serce jej przeszył miecz boleści, tak jak włócznia przeszyła serce Jezusa. Krzyż Jezusa nie jest przekleństwem, lecz jest drzewem życia, na którym zawisło nasze zbawienie. Wraz z Maryją wchodzimy na drogę wiodącą ku zmartwychwstaniu. Od Maryi uczymy się w tym miejscu, jak przyjmować wolę Ojca, który nieraz prowadzi nas przez trudne i bolesne doświadczenia. Staje się matką bolesną, bo żadna inna matka nie przeżyła i nie przycierpiała tak wiele jak ona, Matka Boga. Najwięcej kochała i najwięcej bólu doświadczyła. A mimo wszystko wytrwała pod krzyżem, aby za chwilę wziąć z ramion krzyża w swoje ramiona ciało swego syna, gdy już wszyscy odeszli, zabierając ze sobą hałas, zgiełk, nienawiść. Została tylko miłość, współczucie i łzy. Te słowa Jezusa: niewiasto, oto syn Twój, padają w takim najbardziej dramatycznym momencie jej życia.
Ona w tej chwili wraz z Jezusem umiera jako Jego matka, a zarazem rodzi się jako matka nas wszystkich, otrzymując nowe powołanie. I choć to po ludzku brzmi wręcz brutalnie, jakby nie uwzględniało jej bólu przeżywania, to jednocześnie ukazuje, że nie można się w tym bólu zamykać, lecz trzeba się otwierać stale na Boże wezwanie i dary. Co więc oznacza stać pod krzyżem? Nic więcej jak pójść za Chrystusem do końca, mimo że wszystko się wali. To znaczy wytrwać w miłości do końca. To nie jest wyraz umiłowania w cierpieniu, jakiegoś cierpiętnictwa, które domaga się uwagi. Zobaczcie, jak mi jest ciężko, jak mi jest źle. Jezus także nie chciał krzyża. Prosił o to Ojca w Ogrójcu. Ale powiedział, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Bo krzyż jest akceptacją tego, czego nie chcemy, co jest dla nas trudne i bolesne. W ten sposób, jak napisał papież Jan Paweł II, Maryja staje się dla nas przewodniczką na drogach nowości, wiary, Nowego Testamentu. I to od nas zależy, czy od niej będziemy chcieli się uczyć prawdziwego zawierzenia. Amen.